Dzień dobry Państwu, proszę już zająć miejsca. Zaczynamy oficjalnie trzecią edycję Romantykonu, Konwentu Miłośników Romantyzmu. Dzień dobry, ja się nazywam Marta Nowicka i będę pierwszą występującą, a na razie jeszcze Robert nieco do Państwa pomówi. Tak, ponieważ niedawno, a dokładnie 3 dni temu, mieliśmy 200. rocznicę przemiany Gustawa w Konrada w prologu trzeciej części Dziadów i z tego powodu postanowiliśmy, żeby trzecia edycja Romantykonu była właśnie poświęcona dziadom. I z tego też powodu dzisiaj będą wszystkie prezentacje poświęcone właśnie tematowi okołodziadowym. Będą poświęcone Mickiewiczowi, też dziadom Słowackiego, ale do tego dojdziemy. Też wszystkie spotkania będą z tym związane, z Mickiewiczem, z dziadami i tak dalej. Ale do tego jeszcze dojdziemy. A teraz powitajcie gromkimi brawami Martę Nowicką, autorkę książki Słowacki, Wychodzenie z szafy, która opowie nam swoją prezentację. Tak, dzień dobry Państwu. To było Laocze i od niego zaraz zacznę pierwszy wykład, od niego zacznie się Romantykon, ale jeszcze jedna informacja techniczna, mianowicie ci z Państwa, którzy są zainteresowani koncertem, muszą go oglądać tu, ponieważ transmisji z koncertu nie będzie. Dobra, koniec ogłoszeń parafialnych. Teraz możemy przejść do tego, co tutaj słyszeliśmy. To, co przed chwileczką słyszeliśmy, to było Laocze. To była moja pierwsza w życiu ściągnięta nielegalnie MP3, to był zespół mojej młodości, który spowodował, że zainteresowałam się dziadami. Ja nie jestem wzrokowcem, jestem słuchowcem, brzmienie ma dla mnie absolutnie ogromne znaczenie i właśnie ten crossoverowy zespół muzyczny, który rozpoczął swoją karierę, o kurczę, to się gdzieś przełącza, o, tak się to robi, od płyty Gusła, która została nagrana, uwaga, uwaga, 1 listopada, przypadek, raczej wątpię, 1999 roku. No, ja się o niej dowiedziałam, zanim dowiedziałam się o tym, że można pisać sprawdziany z romantyzmu, więc to był mój początek i ten początek nie miałby miejsca, gdyby nie autor tekstów, a właściwie kompozytor tekstów, to znaczy spięty, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za warstwę tekstową i który on tutaj stworzył z fragmentów tekstów Sienkiewicza, Słowackiego i Mickiewicza nową całość, tak? To znaczy on po prostu zapamiętał dzięki stosowanym przez Mickiewicza technikom mnemotechnicznym jakieś fragmenty dziadów, przetworzył je przez siebie, no i spowodował, że my ich dzisiaj możemy słuchać ponownie. On przetworzył przez siebie tradycję, utrwalając ją. I do tego właśnie, czym jest ta tradycja, czym jest romantyzm według Spiętego i jak zrobić, żeby ktoś coś zapamiętał i chciał to przekazywać dalej, wrócimy później, a na razie przez chwileczkę skupimy się na tym, o czym świat pamiętał przez ostatnie dni i co tutaj się łączy też pośrednio z naszym wydarzeniem. No właśnie, a świat pamiętał i bardzo chętnie świętował przez ostatnie dni Halloween, którego nazwa i którego obchody są przedmiotem wielu kłótni. Wiele tradycji jest tutaj splecionych w jedną i większość historyków zgadza się co do tego, że nie byłoby tego święta, gdyby nie Samhain, czyli celtyckie święto związane z zakończeniem żniw, pory roku i z celebrowaniem kultu przodków. Jeżeli chodzi o to święto i o Kościół katolicki, to wszyscy wiemy, że to są rzeczy, które nie do końca się łączą i to jest właściwie bardzo interesujące, bo tak zwane przywłaszczanie sobie świąt to jest taki temat, o którym troszeczkę się mówi, a tymczasem zobaczmy, jak to wyglądało datowo. Ani 1 listopada, ani 31
1 października, ani 2 listopada to nie były daty od zawsze związane z obchodem wszystkich świętych. Jak widać, tę datę zmieniono w 835 roku. Potem były kolejne zmiany. W Wielkiej Brytanii nie obchodzono święta w ogóle. Tradycja zanikała zarówno obchodzenia pogańskich świąt, jak i katolickich. I właściwie dopiero w XX wieku się pojawił komplet modlitw na ten dzień w Kościele katolickim i dopiero w XX wieku też zaczęto celebrować Halloween. Więc to wszystko jest połączone, idzie równymi torami i nie wszyscy, myślę, jesteśmy tego świadomi. W Irlandii, jako jednej z nielicznych, stale kontynuowane było zarówno święto katolickie, jak i pierwotne pogańskie zwyczaje. I to właśnie irlandzcy emigranci zawieźli do Stanów Zjednoczonych Halloween w latach 40. XIX wieku. W drugiej połowie wieku XX trafiło do zachodniej Europy, po upadku żelaznej kurtyny do środkowej, do wschodniej i w latach 90. do Polski. I jak przyjęliśmy to święto? No, przyjęliśmy je dosyć ogniście i bardzo obrazowo i z ułańską albo i szatańską fantazją. Myślę, że z takimi plakatami każdy z nas mógł się kiedyś zetknąć. Co ciekawe, one nie są przeszłością. Te są akurat dosyć dawne, ale podobne da się znaleźć dzisiaj, jak tylko się chociaż troszeczkę postaramy. I tam się pojawiają bardzo ciekawe zarzuty wobec Halloween. Część się będzie powtarzała dalej podczas tego wykładu. I można na ich podstawie stwierdzić, czego właściwie my, jako Polacy tworzący te plakaty, najbardziej się boimy. Mamy tam złowrogi ogień, satanistyczne obrzędy i niepolskie przebieranki. To są zarzuty na przykład względem Halloween. I to jest ciekawe, bo na przykład niecałe 3 tygodnie temu wróciłam z Owidza, gdzie świętowane było słowiańskie święto przejścia i tam no, było podobnie, też był ogień i też było kilka innych rzeczy, a na razie skupmy się tylko na tym, że na tym plakacie wystąpiło takie hasło jak obrazy grozy, które ta obca kultura usiłuje nam przedstawić. No, obrazy grozy w naszej własnej kulturze mamy też całkiem interesujące, tu macie subiektywne przedstawienie moich faworytów z grillowanym Bartłomiejem, to jest mój absolutny ulubieniec, więc warto być chyba tego świadomym, że te zarzuty, które są stawiane jednej kulturze, druga kultura jak najbardziej sobą reprezentuje. No właśnie, no i ten, no na przykład zarzuca się, co jest w ogóle absurdalne, palenie ognisk. Tymczasem ta tradycja palenia ognisk i ognia, którego kontynuacją są też znicze, jest tak stara jak człowiek. No właśnie, i dlaczego właściwie podczas Samhain palono ogniska? Palono je po to, żeby przyciągnąć dobre duchy, a odpędzić złe, tak? A według tamtych plakatów robi się to po to, żeby przyciągnąć złe, więc mamy tutaj drobne przeinaczenie. Celtowie wierzyli, że podczas Samhain zaciera się granica pomiędzy światem żywych a światem umarłych i że do świata żywych łatwiej się dostać. W nocy specjalnie gaszono ogniska, co ciekawe, oraz pochodnie, po to, żeby domy wyglądały na opuszczone, niegościnne i zbłąkane dusze nie mogły się tam dostać. Specjalnie dla nich wystawiano jedzenie przy drzwiach, skrapione te drzwi kropioną wodą, więc cały czas łączono wątki pogańskie z katolickimi. Odgrywano pantomimy, przebierano się i recytowano wiersze. To wszystko po to, żeby te jedne duchy odstraszyć, a drugie przyciągnąć. Wiele z tych tradycji się nie zachowało. Ta, która się zachowała, najważniejsza, to jest związana z takim sympatycznym stworzeniem, z Jackiem O'Lanternem, którego najczęściej znamy tutaj pod postacią tego lewego, no może bez Jacka w twarzy, tak? Jak Jacko babuszka tutaj jest, Jack w Jacku. No właśnie, a to jest tak naprawdę historia tej wydrążonej Gdyni jest taka, że był sobie skąpy człowiek, który wszedł w pakt z diabłem i to na jego cześć potem drążono brukwie, ziemniaki, buraki, rzepy. Anglia jako pierwsza wprowadziła drążenie dyni, bo łatwiej jest drążyć dynię, a dzisiaj możemy drążyć wszystko absolutnie. Zobaczcie sami, możemy drążyć owoce, możemy drążyć papryki, więc ogranicza nas tylko i wyłącznie własna wyobraźnia. A wracając do Jacka, to był człowiek, który zaprzedał duszę diabłu, znamy ten wątek, myślę, bardzo dobrze, przechytrzył demona, uwięził go, ale i tak zmarł właśnie w Halloween i nie mógł pójść do nieba, bo nikt nie chciał
jego duszy była chciwa, nikt nie chciał go w piekle, dlatego że oszukał w zakładzie. Więc biedny Jack musiał chodzić z tą swoją właśnie latarnią po ziemi aż do sądu ostatecznego i właściwie to też nie jest pogańska tradycja, ponieważ w Polsce kilkaset lat temu w ten sposób pokutnicy chodzili po ulicach i ogólnie to jest symbol dusz uwięzionych w czyśćcu, taka właśnie latarnia w czymś. No więc cały czas mamy, i to będzie taki wątek, który będzie powracał podczas mojego wystąpienia, mamy w kontrze ze sobą tradycje, które tak naprawdę mają podobne elementy, tak? Więc tutaj pozwalam sobie na takie dosyć odważne porównanie Jacka O'Lanterna do pana Twardowskiego, bo właściwie pan Twardowski też zawarł pakt z diabłem, tyle że bez pani Twardowskiej Jackowi nie udało się ani wygrać, ani przegrać, tylko tkwi w takim limbie, w tej dyni biedny Jack. No właśnie, więc jak widzimy, mamy tych elementów podobnych całkiem sporo, natomiast jak już nie wiemy, co komuś zarzucić i satanizm nam się na chwilę znudził, to zawsze możemy zarzucić komercyjność jednemu świętu, a u drugiego tego nie widzieć. Tymczasem czy miliony świeczek i kwiatów sprzedawanych w zaduszki to jest mniejszy biznes niż ubrania i ozdoby sprzedawania w Stanach Zjednoczonych? No, osobiście wątpię. No właśnie, bardziej komercyjny charakter Halloween możemy w USA datować na rok mniej więcej 1900, kiedy zaczęto produkować pocztówki, papierowe dekoracje i dużo innych rzeczy. W mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się pierwsza parada. Parady kultywowane są do dzisiaj poprzebieranych mieszkańców. Od 1937 roku nazywa się to miasto stolicą Halloween. Amerykanie bardzo lubią tę tradycję, planują kostiumy z dużym wyprzedzeniem, przystarają domy, ogrody, wszystko co się da, jackami, jackami oraz lampami, a tradycja przebierania się w specjalne kostiumy tak naprawdę to dopiero lata 30., a słynny zwyczaj trick or treat dopiero lata 50. Same halloweenowe zabawy również myślę, że mogą nam się kojarzyć z katarzynką andrzejkowymi. Część z nich polega na przykład na przeskakiwaniu przez ognisko, na wrzucaniu orzecha do ogniska, żeby zobaczyć, czy zatrzeszczy. Jak zatrzeszczy, to jest to dowód na nieodwzajemnioną miłość. Albo zjadanie takich orzechów i jabłek bez pomocy rąk, co na pewno też możecie kojarzyć z jakichś przedszkolnych zabaw. Dzisiaj w Stanach jednak, inaczej niż w Polsce, wiele miejscowości ma swoje własne tradycje. Są to m.in. wyścigi trumien albo jeden z moich osobistych faworytów, to znaczy w stanie Utah mamy niszczenie dyniami sprzętu AGD oraz aut. W Nowym Orleanie dodatkowo jest taka tradycja, że grupa zombie tańczy razem thrillera Michaela Jacksona. No i można by się zastanawiać, czy to są właśnie te przerażające tradycje Halloween, które powodują, że ono jest najbardziej hejtowanym świętem na świecie, że stawia mu się takie poważne zarzuty pogaństwa, propagowania śmierci i tak dalej, i tak dalej. No, może by się tak na chwileczkę odpoważnić. Co o tym myślicie? No właśnie, oczywiście, że można mówić poważnie o śmierci, można przedstawiać śmierć w kulturze i architekturze w sposób poważny i to zawsze robiono, tak? No słynnym przykładem mogą być chompantilis, czyli meksykańskie sterty czaszek z ofiar składanych w ofierze, ale tak naprawdę znowu mamy podobny wątek u nas w Polsce. To jest kudowa, jak może kojarzycie, i no, według mnie są tutaj też jakieś drobne podobieństwa. No właśnie, pozwoliłam sobie porównać tutaj kraje takie jak Polskę i Meksyk. Z tytułu wystąpienia wiecie, że dalej będę szła właśnie w tym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze meksykańskie święto Dia de los Muertos jest obecnie równie prawie popularne co Halloween, albo powoli idzie do przodu. No a pomiędzy Meksykiem a Polską jest więcej podobieństw niż moglibyśmy się spodziewać. Jeden i drugi kraj cierpiał z powodu sąsiadowania z mocarstwami, które zabierały mu prawo do stanowienia o sobie. I jeden i drugi na przykład uważał siebie za Chrystusa Narodów. Nie wiem, czy wiecie, Meksyk Chrystusem Narodów to hasło brzmi dosyć obrazoburczo, a wcale go nie wymyśliłam. Skąd ono się wzięło? W skrócie, z powstania Cristeros w roku 1926, kiedy nie chcieli się właśnie Chrystusowcy, czyli Cristeros, zgodzić na mocno anty
laicystyczną konstytucję, zaraz, czy się nie pomyliłam w zaprzeczeniach, chyba mi się, tak, laicyzującą konstytucję, właśnie tak, dziękuję tutaj za czujność. No i no, co tam się działo? W klasztorze w Guadalupe krzyczano właśnie, niech żyje Chrystus Król i niepokalana Matka Boska z Guadalupe, tak jak możecie tutaj sobie zobaczyć. Powstanie popierał papież i dzisiaj krejsterowcy tak zwani zostali uznani za świętych katolickich, tak? Więc to też jest takie jakieś połączenie z naszymi losami. No właśnie, tych powstań w naszym kraju też trochę było, to chyba wszyscy na szczęście wiemy, i one były związane z całą masą śmierci. Ale pod względem ilości śmierci, o której tutaj mówimy, zdecydowanie prowadzi jednak Meksyk. Dlaczego? Dlatego, że zabory zabierały nam język, zabierały nam duszę, ale nie zabierały nam aż tylu ciał. W ciągu 100 lat, od kiedy do Meksyku dostali się Hiszpanie w towarzystwie ospy od Rejtufusu, liczba mieszkańców rdzennych Meksyku zmniejszyła się ponad 30-krotnie, co oznacza śmierć na absolutnie każdym kroku. I no, no, o takiej skali u nas nie możemy mówić. I właśnie stąd też pojawił się coraz częstszy w czasie epidemii motyw kościotrupa w kulturze również, tak? Śmierć towarzyszyła ludziom każdego dnia i przestali uważać, że trzeba się tylko jej bać. Chcieli ją jakoś oswoić, wyśmiać, strywializować. I no pytanie brzmi, jak to zrobić? Już nawet nie po co, tylko jak. Jak oswoić śmierć? No, na taki interesujący pomysł wpadł José Guadalupe Posada, czyli XIX-wieczny artysta, grafik, który żył w epoce wielkich nierówności społecznych, rewolucji meksykańskiej i chciał swoimi różnorodnymi kościotrupkami pokazać, że śmierć jest dla wszystkich ta sama, nierówności społeczne ma w głębokim poważaniu, i pokazywał w związku z tym trupy jako każdego, jako pijaczków swojego wydawcę, jako po prostu reprezentantów wszystkich po prostu nacji, nie nacji, ale no kast w społeczeństwie. I ja tak się prywatnie zastanawiam, czy Polska byłaby na to gotowa. Więc możemy tutaj dzięki mojej wspaniałej graficzce, której od razu dziękuję po raz pierwszy, sobie wyobrazić, jak wyglądałby Posada narysowany przez Polskę. Proszę bardzo, tutaj mamy zrównanie społecznych i kulturowych postaci przez śmierć, tak? W wersji polskiej pan Robert Makłowicz zawitał na Romantykon. Myślę, że nic piękniejszego w tej przynajmniej godzinie nas tutaj nie spotka. No i wspomniany już Posada był też przede wszystkim autorem pierwszej damy Meksyku. To właśnie jest ona, to jest Garbancera, dzisiaj znana Katariną. I ona jest tak ważna dla meksykańskiego przedstawiania wszystkich świętych, jak dynia dla Halloween. Ona znajduje się na plakatach takich jak te polskie, które już przekazywałam. Saque se para su rancho, czyli no, spadaj na swoje rancho, tak? Wypad na swoje rancho. To są właśnie takie przedstawienia, to jest autentyczny plakat meksykański, który pokazuje tych, którzy widzą amerykańskie święto jako zagrożenie dla narodowej tradycji. Takie podejście nie jest podejściem każdego. Reszta Meksykanów zauważa, że święta zacierać, mieszać ze sobą, a to budzi ambiwalentne uczucia, no podobnie jak u nas. Katarina versus czarownica to jest właśnie taki pojedynek, który trwa w Meksyku, w Stanach, i my możemy obserwować i obstawiać, kto wygra na ringu. No właśnie, i to powoduje, że możemy zastanawiać się tym bardziej nad naszą tradycją, co właściwie nią jest. Wiemy już, co jest meksykańską tradycją, wiemy, co jest amerykańską tradycją, a jak wygląda nasza tradycja? Jak wygląda ta nasza tradycyjna, katolicka tradycja? O, troszeczkę się powtarzam, ale nie szkodzi. Co możemy o niej powiedzieć? Bo o tradycjach w innych krajach wiemy na pewno, że ulegały zmianom. Meksykanie dzisiaj na przykład zauważają, że święto zmarłych kiedyś wyglądało inaczej. Nie jedzono, nie pito na cmentarzach, tylko modlono się w domu. Dopiero w latach 90. zaczęto budować słynne ołtarzyki dla zmarłych, a te czaszeczki przyszły jeszcze później. Pod koniec lat 90. dzieci zaczęły
pedir calabacita, czyli prosić o dynię, czyli prosić o jakiś miły drobiazg. Czyli tak naprawdę Meksykanie sami stwierdzają w ramach takiej jakiejś świadomości, że tradycyjne obchody Dia de los Muertos, czy to, co się tak nimi nazywa, przyszło do nich w tym samym czasie, co Halloween. Co myślę, że jest bardzo interesujące, a część zwyczajów się pokrywa, pomimo że nie ma szans mieć wspólnych korzeni. Takim zwyczajem jest na przykład to, nie wiem, czy uznalibyście, że to są dziady, czy że to jest tradycja meksykańska, czy nie wiem, kongijska, czy jaka. To są przebierańcy z Oaxaki, którzy tańczą, śpiewają, za co dostają owoce, alkohol. No, jak widać też, tradycja przebierania się z okazji Święta Zmarłych, która po prostu występuje prawie wszędzie. No właśnie, i te tradycje, tak jak mówię, były wszędzie podobne, wyrosły z szacunku do zmarłych, w wiary, że oni na jedną noc wracają i należy ich wtedy odpowiednio ugościć, napoić i nakarmić, ale w którymś momencie do Halloween i do Dia de los Muertos dodano elementy humorystyczne, których w naszej tradycji nie ma, i zabawa strachem przed śmiercią stała się częścią obchodów tego święta. I to właśnie ona, ta zabawa, ten element komiczny jest dla wielu pogański, niekatolicki i komercyjnych. I może tutaj się to właśnie to wszystko mieszać i bardzo słusznie, dlatego że do pewnych teorii dorabia się bardzo interesująco inne. Na przykład o korzeniach Dia de los Muertos mówi się jako o powrocie do prawdziwych tradycji, gdy tymczasem jest to święto katolickie, ale zaprojektowane w taki sposób, żeby przypominało dawne rytuały. Co to znaczy? To znaczy, że Meksyk po uzyskaniu niepodległości w latach XX wieku bardzo gorliwie promował Dia de los Muertos jako dawne, rdzenne święto. I kto był za to odpowiedzialny? Urzędnicy państwowi, biura podróży, dziennikarze, nauczyciele, intelektualiści, a u nas tylko pisarze. Tak, u nas niepodległością i kwestiami takimi promowania marki polskiej i naszej lokalnej tradycji zajmowali się wyłącznie pisarze. Podczas budowania tej meksykańskiej tożsamości narodowej szukano czegoś wyjątkowego, żeby niższe klasy, czyli te trupki różne na rysunkach posady, stały się również częścią narodową, częścią narodu i żeby nie dopuścić do dalszych rozłamów w społeczeństwie. I prowadzono dalej dyskurs, jak to zrobić. I to się udało. Można spokojnie powiedzieć, że Meksykanie lubią swoje święto, chociaż jako narodowe święto zostało ogłoszone ono dopiero w latach 60. XX wieku, a nie tysiące lat temu, jak chcieliby wierzyć niektórzy. No właśnie, to jest taka tradycja, którą Meksykanie lubią, są z niej dumni, czują się wtedy bardziej patriotycznie i uważają, że jest im ze śmiercią do twarzy. Co to znaczy? To znaczy, że Meksykanie pytani o to, co czują w związku Dia de los Muertos, uważają, że to jest święto, które i sposób życia i umierania, które jest unikalne, stawia ich wyżej od innych, bo są más macho, czyli bardziej odważni, mają más corazón, więcej serca. No i po prostu to jest właśnie ideał Meksykanina. To jest człowiek, który śmierci się nie boi, śmieje się z nią i pieści, a przypomnienie o śmierci, takie nieustanne, jest też dla Meksykanów przypomnieniem o życiu, kiedy wiesz, że śmierć istnieje, żyjesz pełnią życia. No to nie jest polskie nastawienie do umierania, przyznacie chyba. Ale czy to znaczy, że to jest jakieś gorsze, niepoważne? Chyba raczej nie, po prostu warto spojrzeć na meksykańskie święto zmarłych jako na coś, co ma dwa filary. Wspomnienie zmarłych bliskich i prezentowanie humorku mortualnego, czyli takiego wesołego memento mori. No i właśnie to jest zabawne, że niektóre kultury wyśmiewają śmieszność albo powagę innych kultur w tak śmiertelnie poważnej sprawie, jaką jest śmierć. Ale jest odwieczna tradycja, żeby tak robić. Każda kultura chce się uważać za specjalistę w umieraniu i w mówieniu o tym umieraniu. No i tutaj mamy kilka przykładów. Tak, mamy Tietmara, który uważa, że Słowianie byli nieuczeni ze względu na to, co uważali o śmierci. Kadłubka, który wyśmiewa Gotów z tego, że oni wierzą w jakąś formę reinkarnacji. No właśnie, i Eba, który po prostu wyśmiewa przewrotność pogańską. I co najistotniejsze, to, że to, kogo tym poganinem, kogo będziemy wyśmiewać, określimy, jest mniej istotne, a bardziej jest to, że
to, że odrzucamy, ma nas umacniać w grupie odrzucających, lepszych, jakichś połączonych wspólnym wrogiem. Konflikt między świętami staje się metaforą relacji między państwami. Halloween zaczęło uosabiać imperialistyczne zapędy sąsiada swojego, to znaczy, wiadomo, a kapitalizm i inne zarzuty Meksykanów wobec Stanów Zjednoczonych po prostu się łączą w jedną. A tymczasem Halloween zalewa Meksyk, Dia de los Muertos USA. Oba te święta zalewają świat wraz z mitami dotyczącymi tych świąt. Mity na temat innych kultur wyrabiają kogoś w jakąś nieprawdziwą często opinię. Czyli na przykład wyrabiają w ten kult śmierci i w bluźnierstwa. Jako bluźnierstwo uważane są właśnie te czaszeczki i te wszystkie Katariny. Tymczasem to jest po prostu ornamentyka. Za tym nie idzie kult, nie idzie wartość religijna, tylko to jest pomysł na zdobienie rzeczywistości zaproponowany przez XIX-wiecznego grafika. No właśnie, kiedy mówimy o tej profanacji, o tych bluźnierstwach, możemy zastanowić się, co właściwie nimi jest. Czy imprezowanie na cmentarzu to jest bluźnierstwo, czy to jest profanacja, czy odpalenie tam ich troje to jest profanacja? No to też jest bardzo poważny dylemat, który możemy tutaj rozważać. Tymczasem moim zdaniem ani ornamentyka, ani łączenie tradycji indiańskich i katolickich, ani palenie ognisk na ulicach przed drzwiami domów, ani picie tekili na cmentarzu nie czyni katolicyzmu meksykańskiego mniej katolickim. Ogniska mają pomóc odnaleźć zmarłym ich domy, a potem odprowadza się ich z powrotem na cmentarz, na który zabiera się jedzenie, alkohol i muzykę. No właśnie, bo zmarli hiszpańscy lubią imprezy i się nie pogniewają. Na grobach się siada, dzieciaki między grobami rzucają się piłką, bawią w berka wchowanego, zmarli się o to nie pogniewają, nie to co nasi. No właśnie, a czy wy imprezujecie na cmentarzu? Okej, okay. I jeżeli myślimy, że u nas to również się nie zdarza, to znaczy najpierw warto po prostu pomyśleć dlaczego. Po pierwsze, u nas jest zimno, czasem pada śnieg, byłoby trudno wytrzymać kilka godzin, ale czy gdyby się dało, to co? To czy właśnie, czy robilibyśmy to, czy nie? Czy z powodu braku słońca u nas możemy oceniać inną tradycję jako naganną moralnie, pogańską, i tp. i td. No właśnie, a skoro pan tutaj odpowiedział, że nie imprezuje na cmentarzu, to jednak możemy zastanowić się nad cmentarzami w Polsce, na których się imprezuje albo robi coś niecodziennego. I co to jest za cmentarz? To, proszę państwa, jest, o właśnie, to jest cmentarz w Szczecinie, to jest największa nasza metropolia, która ma 172 hektary, jest trzecim cmentarzem w Europie, ma fontannę, ścieżki rowerowe, trakty historyczne, botaniczne, można tam robić mnóstwo rzeczy, o które najczęściej nie podejrzewamy, o Matko Boska mam kończyć, jakim cudem, o które najczęściej cmentarze nie podejrzewamy. No właśnie, czyli to jak spędzamy czas 31 października, to nasza lokalna tradycja, one się coraz bardziej mieszamy. Pytanie brzmi, czy wiemy, co jest naszą? I jak będzie przekazywana nasza tradycja? Wiecie, gdzie można taką informację znaleźć najczęściej? Uwaga, uwaga, w podręcznikach do języka obcego, bo stamtąd uczymy się i kultury, i języka najczęściej. Więc zobaczmy, co pisze podręcznik języka obcego o naszym święcie. No, trochę nie widać, więc ja tutaj powiem w skrócie. Po pierwsze, piszą, że chodzimy na cmentarze, co się zgadza, a po drugie, kłócą się o nazwę, która była zmieniana w PRL-u. Nie ma nic więcej o tym, jak wyglądają obchody tradycyjne święta zmarłych w Polsce. Rozumiecie, dla człowieka, który ma już całkiem nieźle umieć ten polski, bo to jest dla zaawansowanych obcokrajowców. No właśnie, więc chyba te zabiegi, które miałyby wspierać nas z polskości, uważanie, że coś jest fajne i polskie, u nas jakoś nie działają, w przeciwieństwie do tego, jak jest na przykład w Meksyku, który sprzedaje swoją kulturę jako atrakcyjną dla turystów. Czy nasza kultura jest atrakcyjna? Czy my w ogóle wiemy, co nasze jest, a co nie? I tutaj chciałabym przygotować w przyszłości takie bingo. Zgadnij, co jest meksykańskie, a co jest polskie, ponieważ tak dużo z tych rzeczy będzie nam się powtarzać. Tutaj mamy właśnie ofrendę, czyli taki idealny meksykański ołtarzek. I co na nim będzie? No, będą słodkie rzeczy. Mamy 4 zdjęcia. Zgadnijcie, albo zróbcie sobie zdjęcie, które są meksykańskie, które polskie, tak? Ja sama nie widziałam na przykład, nie poznałabym, jak wygląda chlebek turecki, nie poznałabym innych
rzeczy, które rzekomo na polskich cmentarzach są. Co mamy jeszcze? No dobra, tu widać czaszki, ale jedne kwiatki to są aksamickie, a drugie chryzantemy. Czyli jedna to jest tradycja typowo polska, drugie meksykańska. Zabierzemy czaszki, ktoś pozna? Ja nie. Moje zdolności florystyczne nie są aż tak wielkie. No właśnie, i mamy też fragmenty dziadów, w których te wszystkie elementy opisywane i stawiane na nagrobku się pojawiają. Mamy konflikt pomiędzy czystą a tekilą, który tutaj widzimy zarysowany. Mamy krzyże, mamy po prostu więcej zdecydowanie podobieństw niż różnic, nawet na poziomie tym takim najbardziej wydawałoby się chrześcijańskim, bo to jest Pan de Muerto, czyli chleb zmarłego, który ma symbolizować ciało Chrystusa, ma pomóc duszy przedostać się na tamten świat, a u nas nazywano to, uwaga, uwaga, powołkami, petryczkami i heretyczkami. Czy ktoś słyszał o tych nazwach dzisiaj? Mikołaj opowie nam w następnym odcinku tutaj, bo mówi po mnie, więc bardzo się cieszę, że on jest, ale to nie są powszechne informacje. A co my wiemy? My wiemy, że nasze dusze w dziadach gardzą pierogiem, co jest w ogóle bardzo, bardzo smutną informacją. Mickiewicz nie może tego przeżyć, ja również. No właśnie, więc pozostaje nam się zastanawiać nad tym dalej, co właściwie chciałyby dziady zjeść. Czego oni od nas chcą? Dlaczego od nas tego chcą? Co jedzą duchy w różnych kulturach? Czego potrzebują? Dlaczego gardzą pierogiem? No, co my możemy powiedzieć na podstawie dziadów? Uwaga, mówię o Mickiewiczu po raz pierwszy. Zrozumienia, gorczycy, przyziemności, silnych namiętności. Tak? To są rzeczy, których potrzebują zmarli. Złemu Panu nie mogą pomóc ludzie, bo zbawiony może być tylko ten, kto był człowiekiem. Kto nie poczuł radości ani smutku teraz, jak Zosia chce, by ją uścisnąć na ziemi. Czyli jaki mamy morał? My chcemy ich zbawiać. Po cholerę, czemu nie możemy z duchami niespokojnymi, nie wiem, wejść w jakiś dialog, dowiedzieć się od nich czegoś, tylko zaraz musimy właśnie ich zbawiać, czyli oceniać ich moralnie. Czemu my od nich czegoś chcemy na zasadzie barteru, że my je przywołamy i wtedy łaskawie je zbawimy? To zupełnie jest coś innego niż ta pamięć, o której meksykańska kultura mówi. Nasi niestety zmarli wygląda na to, że są pamiętliwi, gniewni, mściwi, mamy mniej impresji, a więcej presji i komunikatów względem tych zmarłych. Wolimy zbawiać zamiast zabawiać i imprezować, a przecież potrzeby chyba zmarli mają podobne, tak by się mogło wydawać, niezależnie od kultury. Po co oceniać, skoro można by się o nich zatroszczyć, wspomnieć, wyjść naprzeciw? No właśnie, więc mamy kolejny dylemat, jak rozruszać dziady ponownie, jak rozruszać dziadami, jak zabawić, co zrobić, żeby nasza polska kultura dobrze brzmiała również w zagranicznych uszach, żeby się podobała, żeby dziady były medialne, bo na razie to taka postać we mgle, klimat śmierci bardziej niż wyrazista karykatura. Nikt tutaj niczego nie oswaja przez żart. Wydaje mi się, że potrzeba tutaj śmiałości i śmieszności. Kiedyś poezja była wystarczającym bodźcem, to znaczy można było pójść na wieczorek poetycki, który dał nam wszelkie emocje, jakich potrzebowaliśmy. Dzisiaj, jeżeli to nie jest poezja Jasia Kapeli, za którą idą i idee, i walka, nie tylko na słowa, to ta forma kulturalnej rozrywki, jaką jest wieczorek poetycki, uważana jest za nudną i nie mogącą zaskoczyć. W porównaniu do na przykład black metalowego koncertu, gdzie zaskoczyć może cię krew owcy albo sama owca. Różnie bywa. No właśnie, czyli więc czy poezja, czy poetyckie słowa, jakimi zapisane są dziady, są już tak nieaktualne, że nic z tym nie możemy zrobić? Można by się właśnie nad tym zastanawiać. Być może odpowiedzią jest próba skonstruowania na nowo naszej tożsamości w oparciu o tradycję rozmów z duchami i przodkami, ale raczej śmiertelnie niepoważnie niż śmiertelnie poważnie. Być może receptą na artystyczny sukces byłoby spojrzenie z boku, rzut oka z innej kultury. W innych kulturach przetrwały rytuały, a u nas tylko i aż ten tekst, tak, który nie dla wszystkich jest zrozumiały, bo nie oszukujmy się, polski nie jest najpowszechniejszym językiem na świecie. I teraz tak, na początku słyszeliśmy Laocze przed informacją techniczną i Anglik, producent muzyczny Laocze, tego języka, w którym te słowa były w nim śpiewane, których użyto w tym tekście, nie zrozumiał, a mimo wszystko poczuł emocje, bo głos na przykład w utworze muzycznym staje się instrumentem. Można w nim podprogowo zawrzeć pewne emocje, takie jak wściekłość.
takie jak prawdę jakąś podświadomą i właśnie wydaje mi się, że to właśnie tam się jakoś udało, że jakaś prawda wybrzmiewa i w tym utworze, i w niektórych odważnych tekstach kultury, które dzisiaj się inspirują dziadami. Co to jest za prawda? To jest tak zwane słowiańskie poczucie zespolenia być może, o którym mówi moja ulubienica, czyli Maria Janion, bez której bym nie mogła sporządzić wystąpienia. I co to jest? To jest taka wizja, która łączy słowiańskie ludy, świadomość kulturową, religijną, która została przez nas wyparta z powodu chrztu Mieszka. Dobrze, i teraz tak, chodzi o to, że my chcielibyśmy uruchomić tę wypartą naszą, wyparte słowiańskie poczucie zespolenia i przez poezję do tego nie mamy jak dotrzeć. Jak możemy w to wejść głębiej? Co zrobić, żeby coś nas poruszyło? Trzeba się wystawić na hejt, dotknąć, naruszyć, wzruszyć. Trzeba śmiałości, na przykład, uwaga, uwaga, muzyków, którzy w folk metalu jako pierwsi inspirowali się na taką skalę romantyzmem i rytuałami i właśnie dziadami, jak widać w przypadku Laocze, i pozwolili sobie na to, żeby gitarowe riffy urozmaicić fletem, skrzypcami, lirą, uzyskując przez to utwór, który mógł się spodobać większej grupie fanów i ballad, i metalu, i wszystkim. Oczywiście to troszkę żartuję, ale chodzi o to, że przez odważny zabieg stylistyczny uzyskujemy poszerzenie kręgu odbiorców i stajemy się inspiracją dla kolejnych pokoleń. I tego właściwie należałoby oczekiwać od dzisiejszych wieszczów, że oni będą dalej inspirować z użyciem wszystkich możliwych metod, których do tego można użyć. To znaczy, że tak jak spięty sięgną po pozornie niepasujące do siebie elementy, to znaczy po twórczość Mastertona, Kinga, Poego, Lovecrafta, po brytyjski doom metal, czyli My Dying Bride, i robią z tego coś własnego, miks sztuk i słów własnych, cudzych, starych, starawych, i chcą, żeby to sugerowało klimat bardziej niż było za wszelką cenę poprawne i autentyczne, bo ich celem jest właśnie to, paraguślarskie spotkanie postmetalowe rozmowy z duchami. I właściwie z takim wydźwiękiem was zostawiam, bo to jest moje ostatnie zdanie w tym wystąpieniu. Idźmy w tę stronę, to znaczy poznawajmy obce kultury, mieszajmy, ale świadomie, eksplorujmy, czerpmy z tradycji, twórzmy własne. Nie traktujmy tradycji jako skostniałej świętości, tylko jako błogosławioną inspirację. I w tych szalonych słowach was żegnam, teraz będzie już tylko poważnie. Dziękuję bardzo i poszczegóły zapraszam w kuluarach. Możecie mnie jeszcze przez półtorej godziny złapać, bo potem jadę sprawdzać, jak w Gruzji się zajmują wszystkimi świętymi oraz imprezowaniem z tej okazji. Dziękuję bardzo. Tak, dziękujemy Marcie Nowickiej.